pan start w wyborach prezydenckich? Nie. I ja słyszałem kolejne jakieś spekulacje, są jakieś artykuły, komentarze i pani pierwszej to mówię już w sposób taki jednoznaczny. Nie, nie będę kandydował w wyborach prezydenckich. Jest cała grupa kandydatów zdeterminowanych, żeby walczyć o prezydenturę, a ja mam tutaj do wykonania naprawdę bardzo dużo roboty. Odpowiadając na każde ze 153 pytań w tej kwestii mniej więcej od wczesnej zimy, albo ja nawet jesieni zeszłego roku, że nie wybieram się do Brukseli. Dobry wieczór. Posłużę się mądrością Radosława Sikorskiego, znanego mędrca, także w kwestii tego, co się obiecuje albo czemu się zaprzecza. Więc dwa razy zaprzeczyć w wypadku Donalda Tuska, to tak jak raz potwierdzić. A w to, że on zaprzecza, to powinni wierzyć tylko, to powinni takie stanowisko zajmować tylko ci, którzy w to wierzą. A tych chyba jest mało. Jest rok do wyborów prezydenckich, a Donald Tusk, kiedy nie miał wyjechać do Brukseli w 2014 roku, to takie oświadczenie złożył 3 miesiące przed wyjazdem. W związku z tym, podzielmy to na 4, to jeszcze 4 razy pan Donald Tusk może zmienić zdanie. Zresztą, tego by nie powiedział, to i tak mu nikt nie wierzy. Tak sobie na to zapracował przez ostatnie kilkanaście lat. To jest program Polityka na Deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną. Krzysztof Fezet, dobry wieczór państwu. Ja wierzę panu Donaldowi Tuskowi, bo no to chyba nie ma innego wyjścia tak naprawdę, tylko mu wierzyć w tej chwili. No to jest bardzo niebezpieczne też nie wierzyć. A jeszcze to teraz powiedziałeś publicznie, że nikt mu nie wierzy, to jest bardzo niebezpieczne. Przyjdą rano? Rano o 6 zapukają, załomoczą w drzwi. To, że tam nie ma pana ministra Bobasa, to nie znaczy, że pan Siemoniak. Idą nocą kolbami w drzwi załomocą. Mogą. Nieważne, czy to będą ludzie Siemoniaka, właśnie tak jak mówię, czy ci, co jeszcze pamiętają czasy pana Bobasa, zwłaszcza podczas święta Straży Pożarnej. Powiem, dlaczego wierzę. Ponieważ pan Tusk, wynotowałem sobie wszystkie takie prawdziwe rzeczy, które mówił, najbardziej prawdziwe. O wjeździe do Brukseli to już pokazaliśmy i to było prawdziwe, Staszku. Muszę cię niestety sprowadzić na ziemię, ponieważ on mówił, że nie wyjedzie, ale chodziło mu o ten dzień konkretny. Tego dnia, kiedy jadę, bo tam już fotoreporterzy już chcieli biec na lotnisko, że nie wyjedzie. A że później 3 miesiące to nie szkodzi. O Rosji, kiedy pomagała nam bardzo, bardzo Putin pomagał po smoleńsku. Wprawdzie potem pan Witold Jurasz na Onecie napisał, że to było wszystko pic na wodę, bo od pierwszych sekund było wiadomo, że Rosja zrobi wszystko, żeby gmatwać, upokarzać Polaków i tak dalej. Ale ja wolę wierzyć panu Tuskowi, bo to jest nasz premier, o pakcie migracyjnym, że jest bardzo dobry dla Polski i dlatego on będzie przeciw. Też w to wierzę, całym sercem w zasadzie. O wieku emerytalnym, że nie będzie podwyższony, prawda? I co, jest podwyższony? Nie jest. Wprawdzie Tusk podwyższył, ale dlaczego podwyższył? Bo wiedział, że przyjdzie następna władza, przyjdzie Kaczyński i go obniży. Czyli znowu mówił prawdę. O zaporze, że nie powstanie i o tym, że zawsze był za, to też jest prawda. Wreszcie najświętsza z prawd, o tym, że nic co dane nie będzie zabrane. I proszę tutaj teraz nie myśleć o jakichś laptopach dla 4-latków, o tych laptopach, które wcześniej obiecywał pan Tusk dzieciom. Próbowano wyrwać w redakcji Wprost jednego, pierwszego laptopa dla dziecka. Chyba chodziło o dziecko pana Tuska akurat, czyli pana Bąka niejakiego. Ponieważ redakcja Wprost nie oddała tego laptopa, no to cała akcja poszła się niestety sypać. O kwocie wolnej od podatku mówił prawdę. Ja mogę w nieskończoność w zasadzie wymieniać, kiedy pan Tusk mówił prawdę. Dzisiaj prawdę też mówił w Białymstoku. On jest tak prawdomówny, że w zasadzie na każdym spotkaniu mówi prawdę, bo dzisiaj powiedział na przykład, że nigdy Polska nie miała takiej roli w świecie, żeby powstrzymać nawałnicę ze wschodu, bo nie było Cieczy Wiedeńskiej i to ci kieruję ci te słowa, bo dzieci się czasami uczą takich bzdur, że Jan III Sobieski, te wszystkie, wiesz, wszystko pic na wodę. Z palca ssane, bo to mówi historyk w końcu. Nie było żadnej bitwy warszawskiej. W związku z tym, no powiem ci szczerze, ja nie znalazłem, a szukałem naprawdę bardzo długo, ani jednego dowodu na to, że pan Tusk kiedykolwiek by się mijał z prawdą. No tak, to jest bardzo trudne, dlatego że są osoby, które takie geny mają prawdomówności. I oczywiście te osoby, które nie mają takich genów, mogą to, co te dobrze uposażone mówią, brać za nieprawdę. No ale jak coś jest w genach, to nie może być nieprawdą, bo to jest biologia po prostu. Czysta.
Czysta biologia. Czyściutka biologia, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. I widzisz, prawda, ci, co nie wierzą panu Tuskowi, no, ja teraz absolutnie nie piję do ciebie, bo widzę, że jednak udało mi się cię przekonać tą serią przykładów, prawda, twardych. Przekonałeś mnie. Tak. Natomiast tacy, co uważają, że Tusk mija się z prawdą, koszmar na myśl by to było, gdyby polski premier, trzykrotny polski premier, miał być jakimś kłamczuchem. Prawdopodobnie mają ten gen, to się nazywa gen niedowiarka. Jeśli ja pamiętam dobrze z lekcji, bo gen niedowiarka polega na tym, że ktoś mówi, taki na przykład przysłowiowy Tusk, cały czas prawdę. Albo gen Tomasza. Jakiego? Do tego niewiernego. A, też tak może być, tak. I oni po prostu nie wierzą i choćby, nie wiem, choćby pan Tusk mówił, że jest brunetem, to też nie uwierzą. Albo mówił, że jest łysy, prawda, też nie uwierzą. A być może jest, może to rude to jest na przykład... A rudy? Jakby rudy tak mówił? Nie, jakby nie. O sobie mówił, że jest rudy, to mógłby kłamać wtedy. Wspomniałeś o pakcie migracyjnym i bardzo ładna historia. Była debata we Francji między premierem urzędującym, którego mało kto zna, bo tam mało ma do powiedzenia, który się nazywa Tal, i on powiedział w tej rozmowie z przedstawicielem Narodowego Frontu Narodowego, czy teraz to się nazywa chyba Zrzeszenie Narodowe, to on powiedział, że świetnie, że zawarliśmy pakt migracyjny, ponieważ wszystko będzie płynąć do Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli mówił prawdę pan Tusk, że będziemy beneficjentem. To my najwięcej dostaniemy tych inżynierów. No my, ci inżynierowie, profesorowie i lekarze. Wszystko do nas idzie? Tak, nas ubogacą. Matko, jak to się świetne. Zmieniło na dobre. I to jest świetne, absolutnie. I on powiedział, że no chyba, żeby ktoś nie chciał, no ale to wtedy zabuli 20 tysięcy euro za sztukę i zasugerował, że przecież nikt nie jest taki, żeby płacił, tylko że z otwartymi ramionami przyjmą. A pan Tusk mówił, mówił prawdę, jeszcze pani Ewa Kopacz mówiła prawdę, że my tu absolutnie nikogo nie wpuścimy niepożądanego. Ponieważ ci wszyscy będą pożądani. Pożądani. Oni tu, pani Jachira, ja. To ich tak pożąda z panem Sterczewskim na zmianę, że to wiesz, oni są bardzo pożądani. Bardzo. No tak. Pytanie tylko, czy pan Rafał Trzaskowski, bo jak rozumiem, to on ma być, przepraszam, nie śmieję się, kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, czy on już może otwierać szampana, albo czy może chociaż no, powoli zacząć przygotowywać się do pełnienia tej zaszczytnej funkcji? Za chwilę się zajmiemy tym tematem. Rafał Trzaskowski będzie w takim układzie kandydatem na prezydenta Platformy Obywatelskiej? Ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby spróbował ponownie. Wtedy był bardzo blisko zwycięstwa. Wszystkie te opinie, przecież one są prawdziwe, to były także opinie instytucji międzynarodowych, że te poprzednie wybory prezydenckie, one nie były sfałszowane w sensie takim, wie pani, że tam ktoś zmienił wyniki czy dopisywał. Ja tego nie twierdzę, ale one były w sposób oczywisty nieuczciwe. Gdyby wybory były w pełni uczciwe, gdyby państwo zachowywało się neutralnie w czasie tych wyborów, to Rafał Trzaskowski byłby prezydentem Rzeczpospolitej. Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski, tej samorządowej. Dzisiaj jest czas bohaterów samorządowych. Dzisiaj jest czas Rafała, jego koleżanek i kolegów z polskiego samorządu. Czyli czy ja dobrze myślę, nie ma żadnej sprzeczności między tym, no bo pan tu jest prawdomówny, to już przyjęliśmy jako aksjomat. Między tym, że gratulował mu zwycięstwa w wyborach na prezydenta Warszawy, twierdził, że jest właściwie królem Polski samorządowej, czyli jeśli on za rok porzuci Warszawę i tam będzie miał gdzieś wyniki tamtych wyborów, to jest bardzo dobrze dla wyborców, bardzo dobrze dla Warszawy. No tu akurat jest przypadkowo zgodność. Tak. I w gruncie rzeczy nie zdradza niczego, co obiecywał, że jak zostanie prezydentem, to tyle Warszawy. To tylko to go interesuje. Nie ma sprzeczności. Nie. Znaczy, jeśli nawet tak mówił, to wydaje mi się, że tak nie myślał. I to jest, to wystarczy. To wystarczy. Jeśli mówił, a nie myślał w ten sposób, to się nie liczy jako kłamstwo. Ale i myśleć, i mówić to samo. Znakomicie ujął to kiedyś po tak zwanych taśmach Gudzowatego Józef Oleksy, były premier, nieżyjący już, który jak mu odtworzono, to powiedział: głos mój, ale myśli nie moje. Właśnie, klasyk. Oczywiście, że tak, a pan Trzaskowski lubi się uczyć przecież od takich ludzi, no choćby jego przeróżne rezolucje, które próbował współtworzyć w Brukseli, to były też pisane. I się chwalił tym. Chwalił się to
zespół z panem Cimoszewiczem, Millerem, no, więc tutaj jakby wzorce pana świętej pamięci Józefa Oleksego też by były na miejscu. Ja się troszkę się martwię tak o pana Rafała, bo on się za bardzo nie zaczął cieszyć. Już nie mówię, on by się ucieszył, jak będzie kandydował oczywiście, ale czy to nie będzie taka historia, że pan Tusk troszkę jednak próbuje przygotować grunt, no nie wiem, może jakaś, pod to, że wybuchnie jakaś afera znowu łapówkarska w ratuszu, bo tam co jakiś czas wybuchają, pan Karpiński, wiadomo, no zdążył uciec do Brukseli, ale pięć baniek jeszcze, no, zdaje się, będzie musiał oddawać, czy nie oddawać, nie wiem, to prokuratura, ta niezależna. A co ja w sumie mówię, jaka prokuratura? No tak, nie, no to musiałby oddawać, gdyby prokuratorem generalnym nie był pan Adam Bodnar, jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Czyli pan Karpiński, no, zdołał uciec przed pisowskim reżimem, może w ten sposób powiem, zgarniając po drodze według Przeczekał. To była bardzo za marne grosze, ale gdyby taka afera jeszcze raz miała wybuchnąć w ratuszu, to być może pan Tusk szykuje grunt pod taką rozmowę, bo kiedyś była rozmowa między nimi, o której opowiadał tylko pan Tusk, kiedy on wrócił z kraju, zobaczył, co się dzieje, co pan Budka, ten geniusz, też stratek niesamowity, zrobił z partią. Przewodniczący partii i podobno zapytał wtedy, Rafał, bierzesz to? Znaczy to coś, tę masę upadłościową. I pan Rafał powiedział, że nie. No ale ktoś musi, powiedział wtedy Tusk. I czy teraz ta rozmowa nie będzie wyglądała tak? Rafał, zastanówmy się tak, jak mężczyzna z mężczyzną. Ty już wybory prezydenckie wygrałeś. To ogólnopolskie, nie mówię warszawski. Wygrałeś. Wprawdzie ci nie dali tam ani tego Belwederu, ani Pałacu Prezydenckiego. Ale wszyscy wiedzą, że jesteś prezydentem. Tak, jesteś, a ja nigdy nie wygrałem. Ja, Donald, nigdy nie wygrałem, więc może byś mi jednak, proszę cię, grzecznie oczywiście, tak jak poprosiłem grzecznie pana Kierwińskiego Bobasa, żeby wyjechał do Brukseli, podobnie pana Budkę, żeby sios kraju zrobił sobie, więc proszę cię, może byśmy się jednak zamienili. I wtedy historia zatoczy wspaniałe koło, bo pan Rafał został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, no nie objął urzędu, no ale to trudna sprawa, no zapomniał, po prostu zapomniał, a teraz sam byłby podmieniony przez pana Tuska. Czyli tradycji stałoby się zadość. Tak jest. Tak jest. Tu jeden z naszych widzów napisał, że przy panu Tusku to by wariograf oszalał. No nie. Wariograf by zaczął kłamać. Właśnie, wariograf by oszalał z tego powodu, że takiej dawki prawdy to żaden wariograf nie jest w stanie wytrzymać. Tak, tak. Trzeba by baterię mu tam jakoś tam, wiesz, podkręcić albo dołożyć jakieś. Bo ten punkt wrażliwości. Bo tak myślę, jak ta igła tam rysuje to. Tak. No bo tak to przecież by to z 10 kilometrów miało. No albo by mu oko wybiło jeszcze, to jeszcze, nie daj Boże. Wiesz, ta igła. No ta igła, no tak, tak, już przy pierwszej wypowiedzi prawdopodobnie by wyskoczyła z szyn. Ale czy pan Tusk już sobie to w głowie poukładał? Bo on tak, kandydował w 2005 roku, przerąbał z panem świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, potem miał traumę, potem w 2010 nie startował, bo miał traumę, a poza tym zgłosił się sam pan Bronisław Komorowski, który był marszałkiem Sejmu, i powiedział, że on kandyduje, że już to ustalono. No i panu Tuskowi już było głupio. No tak. I już nie mógł startować. W 2015 też nie mógł, no bo trzeba było te forsę zarobić, te 7 milionów na tej fusze przewodniczącego Rady Europejskiej. I w 2020 bardzo chciał, ale tak poczytał sobie wykresy, badania i stwierdził, przerąbię. Tak. To nie będę startował, niech Rafał startuje. No tak, najpierw pani Małgosia Kidawa-Błońska. Najpierw pani Małgosia, tak. I teraz, czy Donald Tusk teraz, w 2020, no wybory będą w 2025, już pokonał strach, że gdyby wystartował i przerąbał, to jest po nim, czy nie? Wydaje mi się, że to jest troszkę tak jak z tymi słynnymi dowcipami o Chucku Norrisie, że Chuck Norris nie boi się ciemności, to ciemność boi się Chucka Norrisa, więc nie Donald Tusk pokonał strach, tylko strach pokonał Tuska. O, no to za to ja się będę na pewno smażył gdzieś na Rakowieckiej, za to, co ja teraz powiedziałem. To była pomyłka oczywiście, dlatego że ja mam gen właśnie tej nieprawdomówności, ten, którego nie ma. Ale formuła jest rewelacyjna. Tak. Jeśli Rafał się zgłosi, to pewnie zostanie kandydatem. Jeśli będzie, nie, ja nie będę przecież wystawiał Rafała, bo on mógłby się poczuć ugodzony jakoś godnościowo. Tak, tak. Czy honorowo. Zwłaszcza, nie. Bardzo jest, bardzo godnościowo. Gdyby pan Tusk wyszedł i mówi, Rafał, będziesz kandydatem Koalicji Obywatelskiej, to, no to jest jednak obelga. To raz,
a dwa, że gdzie ta tradycja prawyborów słynna, prawda? Pan Sikorski zawsze mówił przy każdej okazji, że to jest ustawka, dlatego on raz startował, chciał startować, potem już nie startował, wycofywał się, bo to miała być ustawka, no ale jakaś tradycja prawyborów w Platformie powinna być, czyli jakiegoś konkurenta pan Tusk może jeszcze panu Trzaskowskiemu dać w ostatniej chwili i mnie się wydaje, że to może być jakieś nazwisko na 4 litery, ale cenzuralne, ale cenzuralne. Na razie jeszcze pani Kluzik-Rostkowska. Donald Tusk od tak przychodzi do telewizyjnego studia w telewizji publicznej i tak rzuca, że byłby zadowolony, gdyby Rafał Trzaskowski raz jeszcze próbował startować w wyborach prezydenckich i byłaby to dla niego miła informacja. Powiem szczerze, spodziewałem się, że inaczej będzie ogłaszany kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Postawieniem na Rafała Trzaskowskiego w ogóle nie jestem zaskoczona. To było uzgadniane z partią? Wie pan co, czy był uzgadniony z partią, ja nie wiem. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Jestem bardzo zajęta i Komisją Pegasusa i Komisją Obrony, więc przyznam się, że nawet tego nie śledziłam. Natomiast jakby nie podzielam tutaj takiego pana zaskoczenia. No, będziemy, tak, jeżeli chodzi, już jak wejdziemy w tryb kampanii wyborczej prezydenckiej, no to tak jak mówię, no to już wtedy ta formuła na pewno będzie inna. Troszkę takie naiwne pytanie prowadzącego tę rozmowę z panią Kluzik-Rostkowską, co oczywiście jest bardzo trudnym zadaniem, a już tym bardziej nie dla naiwnych ludzi, bo naiwne pytanie brzmiało, czy to było uzgadniane z partią. No przepraszam bardzo, z jaką partią? Uzgadnia pan Tusk ewentualnie rzeczy z teściową, którą serdecznie pozdrawiamy niezmiennie i życzymy dużo zdrowia, no do zięcia oczywiście też, i cierpliwości do zięcia, może w ten sposób, to ustalał tylko, czy pan Siemoniak z panem Budką mają wylecieć na zbite twarze z partii, czy jednak da im szansę, bo niestety otarli się o kogoś, kto się ocierał o kogoś, kto kiedyś pił wodę z PiS-u, prawda, na jakiejś imprezie. Tak, więc tam nic nie jest uzgadniane. No przejęcie partii, kiedy pan Tusk został PO, przewodniczącego PO, taka śmieszna formuła, też nie było uzgadniane z żadną partią, tylko było uzgadniane z panem Budką, a uzgadnianie wyglądało tak mniej więcej. No, ale być w partii i nie rozumieć, że jak działają te mechanizmy, przecież jest aksjomatem kolejnym, że najtrafniejsze, najlepsze, najpiękniejsze, najmądrzejsze rzeczy, oświadczenia, wybory są autorstwa pana Donalda Tuska. Więc każda konsultacja, każde rozmowy osłabiają ten wzorzec. Tak, mogliby coś popsuć w tym. No po co? Oczywiście. Psuć coś, co jest w samym punkcie wyjścia doskonałe. Tak. Nie wolno wręcz. Tak mi się wydaje. Wpadłem na taką jedną myśl. Oczywiście nie chcę psuć tego wieczoru panu Rafałowi, który być może no od właśnie wczorajszego wieczoru, kiedy pan Tusk deklarował, że nie będzie, absolutnie, tak jak pan Bobas miał pogłos, tak on nie będzie mniej więcej startować, bo zastanawiam się, czy to nie może być taka zagrywka podwójnie perfidna, że teraz pan Tusk będzie sprawdzał, kto powie świetnie, Donald, świetna decyzja, i będzie się tam obciskiwał, a ciebie, Rafałku, kocham dużo bardziej niż tatusia Tuska na przykład. I wtedy takich ludzi ciach, ciach, i dużo gorzej niż do Brukseli. I wtedy przynajmniej sobie oczyści partię z tych elementów protrzaskowskich, prawda? Bo tam gdzieś one są bardzo cichutkie, takie zresztą jak sam pan Rafałek jest taki dość cichutki, ale one mogą gdzieś być. Jak chce mieć partię i rządzoną żelazną ręką, to może w ten sposób to sprawdzać. Ci, co się dają teraz podpuszczać, a sam pan Rafał najbardziej, gdyby teraz poszedł do Tuska, wiesz, nie daj Boże, zamiast paść na kolana, powiedział dziękuję, dziękuję, że dałeś mi chociaż szansę wiary w to, że ja będę jednak kandydował, no tylko tam chciał kozakować za bardzo, wiesz, jak będę prezydentem, jak będę głową państwa, funky, funky i tak dalej, to może się bardzo na tym przejechać. Pan Tusk nie lubi po prostu. Jedno jest, znowu powołam się na matematyczną kwestia aksjomatów. Jedno jest aksjomatem. Donald Tusk bardzo by chciał zakończyć swoją karierę polityczną prezydenturą w Polsce i te wszystkie inne rzeczy to są oczywiście bajki, tylko bardzo by nie chciał, żeby przegrał, a jeszcze gdyby nie wszedł do drugiej tury. Ojej. To by była absolutna wybory byłyby katastrofa. Kompletnie już nieuczciwe wtedy. To od razu jeszcze zanim by się druga tura odbyła, to już by były nieuczciwe. To przecież byłby dramat, który ta strona, bo to jest trochę kontynuacja, przeżywała po tym, jak pan Tadeusz Mazowiecki przegrał drugą turę. To
Otóż to, no i pan Komorowski też przegrał drugą kadencję, prawda? Też były nieuczciwe wybory. Ja uczciwie ci powiem, ja uważam, że pan Bronek powinien być do dzisiaj prezydentem. Ależ masz rację. Czwarty aksjomat. Zawsze, kiedy nie wygrywa przedstawiciel, w cudzysłowie, tak zwanej demokratycznej opozycji, to wybory są sfałszowane. Nawet jak sfałszuje ta demokratyczna strona. Tak. Bo tak było w 1947 roku na przykład. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Wiadomo. Absolutnie. Oddamy teraz głos wiceministrowi obrony z ramienia Trzeciej Drogi. Pan powiedział, Szymon Hołownia będzie kandydował. A kto będzie jego rywalem z Platformy? Dobre pytanie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że nie będzie nim pan premier Donald Tusk. Ja uważam, że to jest... A pan mu wierzy w tej sprawie? Ja przede wszystkim uważam, że to jest zdrowa sytuacja. To ciekawe, nie odpowiedział pan na to pytanie. Tak, wierzę, oczywiście, premier nigdy nie kłamie. Panie redaktorze, może ważniejsze jest to, że uważam, że to jest dobra decyzja. Ale nie, no przepraszam, no najpierw należałoby ustalić, czy premier powiedział prawdę. No myślę, że jeżeli podejmuje decyzję, aby w ważnym programie wobec Polaków zadeklarować tego typu rzecz, no to oczywiście, że to jest jego decyzja i to jest prawda. Pan Zalewski ma szczęście, że już nie jest w Koalicji Obywatelskiej, bo taki brak wiary w przywódcę, w lidera, w ojca narodu, tak, nawet peruwiańskiego. Słońce Peru, mistrz Bajeru. Tak, prawda? Jest. To dyskwalifikuje po prostu. Od razu, jak Robert Mazurek zadał to pytanie, Powinien wstać, wylać mu szklankę wody od razu, bo chłonął trochę. Żadne śmiechy chichy, że tam może, tak, bo ludzie patrzą i że on uznaje, że pan premier nie mówi prawdy. No. Przecież to jest straszne. Straszne. I jeszcze tak się śmiał, jakby naprawdę uważał. Podkreślał pan tym śmiechem, tak, że to są jaja jakieś. Niepotrzebnie zupełnie. Sam z siebie chyba robił jaja pan Zalewski. Nie wolno, panie, tak. Panie pośle Zalewski, za ten śmiech to powinien pan dostać, nie wiem, mam 25 lat. Po prostu pan prokurator Bodnar już tam przygotowuje jakiś akt oskarżenia o spisku tam i takie rzeczy. To nie może tak być, jeśli... No, Staszku, jest po prostu mowa nienawiści. No, jeśli się śmiejesz z takich rzeczy, to jest mowa nienawiści. Wyobrażasz sobie, że w bratniej dla tego rządu Korei Północnej ktoś by taki dowcip o wielkim przywódcy, to już go nie ma po prostu. No, jego jeszcze z przyczółkami. Cała rodzina i nie tam życzymy, nie pochodnie, życzymy, którzy tam obok jego domu przechodzili. Nie życzymy. No, ale takie są koszty życia w nowoczesnej, fajnej, wreszcie uśmiechniętej. Demokracja ma swoje zasady. I prawa, i obowiązki też. Oczywiście. Obowiązkiem pana Zalewskiego, powtórzę to też za kolegą Stanisławem, absolutnie pana obowiązkiem było jakoś zareagować albo wyjść ze studia. Jak pan może w ogóle, panie redaktorze? O, i jeszcze by zrymował. I tak wodę, jeszcze szklanką. Ja jeszcze przywalił. A on nie dość, że się nie zachował, to jeszcze odpowiadał na kolejne pytania. Bekę sobie kręci. No właśnie, na kolejne pytanie. Proszę bardzo, niech odpowiada. Czy Szymon Hołownia powinien być marszałkiem do końca kadencji Sejmu, czy też powinien być marszałkiem rotacyjnym i oddać to stanowisko Włodzimierzowi Czarzastemu? Szymon Hołownia powinien i będzie kandydował na funkcję prezydenta Rzeczpospolitej i będę dokładał wszystkich starań, aby pozyskał zaufanie większości Polaków i został prezydentem. A gdyby, nie daj Boże, tak się okazało, że nie zostanie prezydentem, to co wtedy? Gdybanie jest domeną publicystyki, ja jestem politykiem. Jest jeszcze jeden problem. Na szczęście tutaj redaktor Niemazurek tego nie poruszył, bo pan Zalewski znowu by się chyba popłakał ze śmiechu. Był sondaż zrobiony 2 dni temu przez jeden z tabloidów i tam zapytano wyborców opozycji, minionej opozycji, obecnie koalicji Uśmiechniętej Polski. Zapytano ich, kto byłby najlepszym kandydatem na prezydenta. Wyobraź sobie, 55% tych ludzi, po prostu niewdzięcznych, powiedział Rafał Trzaskowski, 16% Szymon Hołownia i tylko... aż jak na to wszystko, co mogłoby być, to aż 12% pan Donald Tusk. Przy czym w jego przypadku to oczywiście się mnoży, razy 5, to wiadomo, takie współczynniki Bodnaro-Sienkiewiczowe, czyli tam koło... Czyli doważanie nastąpiło. 50. Doważanie. No, tak, ale zostało mu z tego sondażu 12%, więc to może być też ta myśl pana Tuska, że po co ja mam się kompromitować, ale pan Hołownia, no nie wiem, czy on wejdzie do drugiej tury. Tutaj pan taki zadowolony, pan Zalewski, ja rozumiem, pan Kosiniak już się poddał. Pan Biedronia to się w ogóle nie musi poddawać, bo być może nie będzie startował. No ale będzie trudniej panu Hołowni wejść do drugiej tury. PiS wystawi swoje
swojego kandydata, a pan Hołownia z panem Trzaskowskim są dość zbliżeni wiekowo, prawda? No i będą walczyć z sobą. Ten będzie płakał, a ten będzie puszczał fanki. Pan Hołownia będzie nosił konstytucję i machał, bo oni już przestali czytać, no już tak. Zapomnieli nawet, co tam jest napisane, a. Tylko teraz już machają tylko. Aha, a co pan? Jak się chusteczką macha, to oni konstytucją. Pan Rafał go na koniec taśmą, ciach, 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 ciach i o, tak przejdziesz do drugiej tury, chłopcze, bo tam minimalnie jest starszy, a poza tym wyższy jest o 1,5 metra od pana Hołowni. Wracamy po reklamach. Czy zgłasza pan jakieś wnioski? Tak, o swobodną wypowiedź. Świadek składa wniosek o umożliwienie swobodnej wypowiedzi. Jako przewodniczący na podstawie artykułu 11c ust. 3 ustawy o komisji śledczej oddalam ten wniosek. Moja decyzja również dzisiaj jest motywowana potrzebą zapewnienia prawidłowego działania komisji. Dobry wieczór ponownie. I państwo, i ja wiemy doskonale, żeby komisja działała prawidłowo, to pan Joński nie może spuszczać paluszka z guziczka. Ćwiczy to podobno w domu. Nie wiem, czy z panem Szczerbą, czy osobno działają w tejże sprawie. Pan Szczerba też lubi sobie przycisnąć guziczek, ale pan Joński doszedł do tego, że mam takie wrażenie, że nawet jak wychodzi z prac komisji, to cały czas mu te palce gdzieś tam chodzą, co potem niestety mści się przy kasownikach na przykład, czy przy różnych przejściach, bramkach i tak dalej. Tak gdyby państwo spotkali dość niewysokiego, niezbyt lotnego delikwenta, który wciska jakieś przyciski jak głupi w windzie, no bo żeby wciskać wszystkie windzie, trzeba być głupim, niekoniecznie trzeba być Jońskim, prawda, wystarczy być głupim, to proszę mu darować. To jest człowiek rzeczywiście po ciężkich przejściach. On już raz próbował przesłuchać prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To się zakończyło spektakularnym dramatem jego skromnej jońskiej osoby. Dlatego wcale się nie dziwię, że postanowił nie dać prawa do wolnej wypowiedzi panu Kaczyńskiemu. Dziwię się, że w ogóle chociaż raz mu włączył mikrofon, bo za każdym razem, kiedy ten paluszek mu się omsknął i niechcący Joński włączał zaraz po tym, jak zadawał pytanie, które trwało oczywiście z reguły 45 minut, zadawanie tego pytania, to był zaorany i znowu stawał się osobą jońską, że nie będę dalej kontynuował tego nazewnictwa, które go spotkało w czasie tej komisji. Na koniec tego przydługiego oczywiście i nudnego wstępu chcę tylko zaznaczyć, że do tej pory wydawało mi się, że większość polityków Platformy Obywatelskiej to są cyniczni gracze, którzy korzystają na potwornej niewiedzy, indolencji, braku empatii, braku wrażliwości, braku czegokolwiek u tak zwanych sinych razem. Pan Joński jest wyjątkiem, która potwierdza oczywiście tę regułę, ale on od tych sinych razem to mógłby się jeszcze dużo, dużo nauczyć. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Krzysztof Fezet. Stanisław Janecki. Jakby tu delikatnie powiedzieć panu Jońskiemu, który nie ma pojęcia w ogóle o prawie. Jest trudno tak delikatnie. Wiesz. To się odbywa wedle zasad kodeksu postępowania karnego i tam jest zajęcie, czyli wygłoszenie własnego stanowiska jest prawem. Mhm. Nie towarem. Nie, że pan Joński powie, że nie, bo nie. A widzisz, i tu już jest problem. To jest takim samym prawem jak prawo do obrony po prostu. I jedna rzecz jest smutna po prostu. Było tych komisji sporo, poczynając od tej Rywinowskiej. I one się psuły oczywiście z czasem. No bo ludzie zaczęli tam kłamać bez żadnych konsekwencji, tam udawać głupiego. Ale sami pytający byli coraz gorsi. Ale teraz ten garnitur, który jest w tych komisjach, no to już wypadł z wszelkich klasyfikacji, ponieważ no dwa przykłady. To co powiedziałeś, nieustanne wciskanie guzika i wyłączanie mikrofonu. Co poza tym, że ktoś tam może czuć władzę, to jest taki największy stopień prostactwa, że no nie, ale nie dam ci, też, proszę, że powiedzieć słowo ze strachem, z lękiem, dam ci nic powiedzieć. Że za chwilę tak ktoś coś tak powie prawdziwego, prawda? A prawdę może mówić tylko Tusk. To tak, ponieważ to jest transmitowane, więc no oj, właśnie. Nie daj Boże, żeby coś tam się wydostało do opinii publicznej. I drugie zachowanie, to jest absolutnie żenujące i poniżej krytyki,
to jest występowanie przez członków tej samej komisji z wnioskami o wykluczenie ich kolegów w tej samej komisji, kolegów w cudzysłowie, żeby co, żeby więcej czasu mieć dla siebie. Mimo że mają większość tam. Tego też nie było. Tego też nie było, no bo to jest taka hamuwa, która wynika z prostej mechaniki. Gdyby w tym miejscu, gdzie jest ten to prezydium, czy jak to się tam nazywa komisji, siedziały bobry, siedziały kury i miały na przykład tam, nie wiem, dziobnąć, kura sobie dziobnie, tak, to sobie dziobnie, bo będzie miała ziarno na przykład. No to taka kura by już w Platformie miała jedynkę w europejskiej. Otóż to i sprowadzanie tego, że się ma tą większość mechaniczną, czyli że te kury dziobną tam, gdzie jest to ziarno, no to jest już ostatni stopień upadku po prostu. A jednocześnie są tacy ludzie jak pan Joński, który nie przejmuje się tym, że jest ostatni stopień, on schodzi jeszcze sobie dalej. No dzisiaj... I co, długo było... w betonie dziurę robi? Czy beton robi dziurę, ale w czym, to ja już teraz nie chcę mówić. Że on jest w stanie już tak jest. Nie, jeśli używamy słowa beton, to ja bym wolał, że ono było zarezerwowane dla przewodniczącego komisji. Okej, okay, okej. Okay. Przez szacunek oczywiście dla jego niezwykłych intelektualnych. Jasne, jasne. Ja myślałem, że on już ma takie zdolności, że jest się w stanie wwiercić w ten beton. Być może myśli, że tak jest. Być może myśli, że tak jest. Celowo użyłem słowa myśli. No żeby tak było milej panu Jońskiemu troszeczkę, ale bo tam pan parę Joński... osób powiedziało, że ja myślę. Ja myślę. I to od razu mówię. Mówić, ja sądzę. No wstrząsnęło. Ja sądzę. To jest tak, niby to samo, ale pan Joński sądzi. No ale już nie będzie podejrzeń, że to jest nadużycie, że ja myślę. No dzisiaj pan Joński nie chce się pastwić oczywiście, bo streszczanie jego wywodów dzisiejszych, no to jest po prostu, to nie jest zajęcie ani dla dzieci, ani dla starszych. W ogóle dla nikogo, kto ma odrobinę jeszcze powagi czy szacunku do samego siebie. Ale dzisiaj pan Joński na przykład sformułował jakieś oskarżenia, czy chce formułować jakieś oskarżenia do prokuratury na podstawie tego, iż Jarosław Kaczyński stwierdził, bo był pytany, kiedy pan podjął decyzję o tym, żeby się zaangażować, czy żeby próbować przeprowadzić wybory korespondencyjne. I jak Kaczyński powiedział, że ta decyzja była podjęta tam gdzieś tu i tu, no to przecież Morawiecki, pan Mateusz Morawiecki mówił, że na drugim piętrze, na komitecie politycznym, to Joński to potraktował nie na zasadzie, że Kaczyński zdecydował, dobra, spróbujemy to zrobić, jak będzie większość sejmowa, tylko że Kaczyński zdecydował, że będą wybory korespondencyjne, bo ten... Tu się coś mnie swędzi, przepraszam, to nie a propos. No właśnie ten Joński, ta osoba Jońska, nie wie chyba, że tych wyborów nie było, tych korespondencyjnych. Nie zauważył. Rozmawiał dzisiaj z Kaczyńskim jak z dyktatorem. Nie. O, jak tylko słyszał decyzję, o, to pan jednoosobowo chce podejmować decyzję. Kompletnie facet nie jarzy jednej rzeczy, że w demokracji sprawowaniem władzy i w wyścigu o sprawowanie władzy uczestniczą partie polityczne. Każda z tych partii politycznych ma lidera. Pan Joński też ma lidera i ten pan lider Donald Tusk, słońce Peru, mistrz Bajeru, prawdomówny jak zawsze, na przykład wymyślił, żeby Joński był jedynką w Łodzi, prawda? Kiedyś wcześniej pani Zdanowska na drodze różnych politycznych negocjacji wymyśliła, że pan Joński będzie idealnym basenowym, czytaj, wiceprezesem akwaparku Fala. Ja akurat tutaj duży szacunek dla pani Zdanowskiej za tę odwagę oczywiście, bo ja bym tam dał jedną rurę do czyszczenia ewentualnie i też nie powiem czyją tak do końca nawet, no bo już nie chcę mi się nawet o tym Jońskim gadać, szczerze mówiąc. Pani Agnieszka, która nas obserwuje, słusznie zauważyła, że śmiem twierdzić, że Joński nie zna się na prawie, a on się zna na prawie do wyłączania mikrofonu. Znaczy, nie ma prawa do wyłączania mikrofonu, ale ponieważ on ma ten guzik. I guzik wie. Ma guzik, to guzik wie. I guzik po prostu jest, jakby to powiedzieć, tak, no, w bliskim związku z tym decyzyjnym fragmentem głowy. Tak. I zanim pan Joński tam będzie kombinował, to guzik już wie, co, że się powinien nacisnąć. I pan Joński też guzik wie, tak jak powiedziałem, dzięki no temu. Tak. I cały ten raport to będzie guzik prawda. Ponieważ guzik wie i pan Joński guzik wie, to guzik wie. No to jeszcze raz, przez już dosłownie, pan Joński się nas ogląda, proszę odejść od telewizora, będziemy pokazywać pana prezesa Kaczyńskiego. Osoba wezwana zapowiedziała już kilka razy, że jeżeli coś jej się nie spodoba, to opuści nasze, jak rozumiem, nielegalne zgromadzenie. No, to jest nielegalne. Więc... Czemu pan bierze udział w czymś, co jest nielegalne? Z dobroci serca.
No właśnie, no właśnie. To jest w ogóle przedziwne dla mnie. Akurat rozmówczynią teraz prezesa Kaczyńskiego była pani Kucharska Dziedzic. Ciekawa zbitka nazwisk, bym powiedział, i taka co nieco sugerująca nawet, bo tu Kucharka, a nie Kucharska, myślałem, że Kucharka i Dziedzic. To zostawmy w takim razie. Lenin mówił, że kucharki mogą rządzić, czy no mogą być dziedzicami. Tak myślałem, że to musiał Lenin powiedzieć. No. Znaczy ten taki do Budki podobny. Tak, ten. Ten taki bardzo podobny, rozumiem. Tylko zaszedł dalej troszeczkę. Tylko on źle skończył i miał taką chorobę, to ja nikomu nie życzę oczywiście. No nie, no nie, no jasne, absolutnie. Nie, nie, pan Budka zwłaszcza idzie teraz do Brukseli, musi być tam zdrów jak ryba, bo by chciał łapać Sienkiewicza i łapać Bobasa. I przez tą chorobę on był taki jakby, ja nie chcę się tu nabijać z choroby w żadnym wypadku, tylko po prostu mało przyswajał. Mało przyswajał, za to dużo mordował. No to dużo mordował. No tak, otóż przez inną pewnie chorobę zwaną komunizmem. No ale to są tacy ludzie, którzy nadal na nią cierpią i na przykład wybierają się do Brukseli, jeszcze nowoczesnej Europy, choć ten komunizm w środku mają w dalszym ciągu. Ale tam jest mocny. Sporo komunistów. Wiem, wiem, ale tutaj pani Kucharska Dziedzic, bo nad nią bym się chciał przez sekundę i wyłącznie tak metaforycznie, no online powiedzmy, zdalnie pochylić, bo inaczej to bym nie chciał, mówiła, całe przesłuchanie poświęciła temu, żeby wydobyć z prezesa Kaczyńskiego takie sformułowanie, że niech pan powie, to się oczywiście nie udało, niech pan powie, że wyście kibicowali Dudzie, czy wyście chcieli, żeby wygrał Duda, czy wyście nie chcieli, żeby wygrał Duda. I tak go sprytnie podchodziła. Prezes Kaczyński mówi, że on nie chce odpowiadać na niepoważne pytania, no ale z drugiej strony, no tam wiesz, 9 na 10 jest niepoważne, to co ma, no bo sam sobie ten mikrofon wyłącza. Przecież wiadomo, że Donald Tusk w ogóle nie chciał, żeby Rafał Trzaskowski cokolwiek wygrał, no bo gdyby wygrał, to by był nielegalnym prezydentem, natomiast to, że przegrał, to czyni go legalnym. Legalnym prezydentem. Oczywiście. No właśnie. I to dość ciekawe, nie wiem, bo pani Kucharska Dziedzic była po tej stronie biedroniowej, no pan Biedroń miał 2,22% w wyborach prezydenckich. We krwi? 2,22. We krwi? Proszę? We krwi? Nie. Dużo by było. W poparciu. A. Poparciu. Nie wiem, gdzie pan Biedroń ma poparcie. No to już w ogóle zostawiam. No to widać, jak 2,22, no to widać, gdzie ma. A. Natomiast pani Kidawa dochodziła wtedy do 2% i zdaje się, że pani Kucharska gdzieś chciała zasugerować, że pomysł na to, żeby w ogóle wystawić panią Kidawę, to był pomysł właśnie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości na drugim piętrze Nowogrodzkiej. Tam się spotykają i oni rozmawiają. Politycy rozmawiają. Nie tak, oni... że przychodzi Rudy i mówi, będzie tak. I oni czekali na tę podmianę po prostu. Tak. Którą sami zaproponowali. Dokładnie tak. Dokładnie. Tak mi się wydaje, że tak, taką drogą płynęły myśli pani Kucharskiej. Tamci to są ofiarami właściwie w tej sytuacji. Losu. Losu, tak. Ale losu to zawsze, ale to właśnie. Tego konkretnego losu. A nie mogli, jak już mówimy o losie, wylosować, kto ma być kandydatem? To losowali przy prawyborach, zdaje się, wiesz, jak trzeba było znaleźć konkurenta do tych fikcyjnych prawyborów. A to pan Sikorski do tego pił? Nie wiem, co on pije w ogóle, szczerze mówiąc, natomiast i do czego i do kogo, ale wtedy było tak, było troszeczkę losowanie, bo pan Jaśkowiak, pamiętasz, się zgłosił, tak, no chodź tu, chodź, nie chcę, przecież wiem, że to ustawka jest przerżna, Kidawa jest tak świetna, no i była rzeczywiście świetna, bo jeszcze chwilę i by pogrążyła Platformę Obywatelską, gdyby pan Gownik nie wyciągnął pomocnej dłoni, to... A nawet święta. A nawet świetlna, bo ona miała takie wystąpienie. A świetlna, tak. W pewnym momencie, że tak siedzi gdzieś w domu chyba, tam w Ursusie, i wygłosiła takie, że no jak, ja już nie jestem kandydatką? No, no to były wielkie problemy, bo ona zaczęła siebie bojkotować, potem te wybory, wyborcy ją zbojkotowali, potem ona sama siebie, już Błońska bojkotowała Kidawę, Kidawa nie chciała głosować na Błońską, to były potwornie skomplikowane rzeczy. Ja z kolei pamiętam z czasu tamtej kampanii wspaniały wywiad w tak zwanej Kidawa TV, bo była taka stacja, pokazała tylko jeden program. Z tą panią? Tak, a prowadzącą była właśnie ta pani.
chciałabym, żeby politycy poważnie do tego podchodzili, żeby przestali urządzać spektakle polityczne, żeby przestali zwracać się do siebie, tam panie członku i tak dalej, i tak dalej. Że to po prostu jakby ośmiesza powagę naszych działań sejmowych. Chciałabym, żeby ta powaga w te miejsca po prostu wróciła. To jest pewien spektakl. Posłowie tak bardzo kwieciście się wypowiadają, właściwie z każdej strony, ale są konkretne ustalenia. Jest obnażenie niekompetencji urzędników poprzedniej władzy. Mamy bardzo konkretne, dochodzimy do bardzo konkretnych stwierdzeń, które obnażają niekompetencje, nieprzygotowanie poprzedniej władzy, sprzeniewierzanie pieniędzy publicznych. I to jest to, do czego chcemy dojść. Rola, w której jest Dariusz Joński jako przewodniczący tej komisji, bardzo trudna rola, w jego wydaniu wygląda po prostu koncertowo. Dla mnie Joński to jest wirtuoz przesłuchań. Potrafi ustać te boksy z PiS-em, zarówno z członkami komisji, jak i ze świadkami. Pytania są celne, nie daje się zwieść z pola. No, jak już osoba Zębaczyńska mówi o sobie Jońskiej, że to jest wirtuoz, to musi być wirtuoz. Osoba Jońska nie myli, Zębaczyńska nie myli osoby Jońskiej z osobą Szczerbatą? Nie się, no, każdy myli z drugiej strony. To osoba Szczerba miała ojca wybitnego boksera. No tak. A, myślę, nie osoba Jońska. Ale to pamiętaj, no ja rozumiem, tylko że to mówi osoba Zębaczyńska. Miała, ma chyba. No, tak, to mu, tak, ma. Natomiast to mówi osoba Zębaczyńska. Być może zapamiętał pan poseł Zębaczyński, no to takie upokorzenie jednak, jakiego spotkał, na jego własną prośbę, kiedy próbował tam kozakować, no strasznie tak się w piórka obrósł, że on teraz będzie przesłuchiwał prezesa Kaczyńskiego, no to skończyło się, no skończył jako naleśnik po prostu polityczny. Że tak bezosobował, bo go potraktuje jakby tak, w ogóle stracił wszelką tak tożsamość. No i tutaj ja rozumiem delikatność pani Aleksandry Gajewskiej, rozumiem też to, że zaczęła się pojawiać częściej w mediach innych niż Kidawa TV. Nie wiem, czy to dobrze dla partii, ale to akurat... No ale ma zostać tą szefową. No właśnie, no ma podobno wypchnąć Bobasa, znaczy pana Bobasa, pana ministra Bobasa. A pan Bobas mówi, że nie, no skąd? No, pan Bobas, jeśli państwo nie wiedzą... Pana Bobasa już nie ma. Znaczy generalnie jeszcze go nie ma, znaczy już go nie ma, ale jeszcze jest, bo jest szefem struktur Platformy Obywatelskiej no tak w Warszawie. I podobno ma tę rolę pełnić teraz pani Gajewska, prawda? No, zastąpić pana Bobasa, zwłaszcza no, już strażaka, będzie potwornie ciężko. Bardzo, to trzeba mieć mikrofon, dobrze. Tak, no i może dojść do takiej sytuacji. Ja oczywiście tego pani Aleksandrze nie życzę, że będą się tam naśmiewać z niej, bo już jak rozmawiam z nimi, to oni mówią, że to żart jest, przecież wszyscy tak wiedzą, że pani Gajewska się do tego nie nadaje, a ja mówię, i to jest wasz błąd, bo zostanie dlatego, że się nie nadaje. Dokładnie, no przecież cały rząd na tym polega, że właśnie pan Tusk wysupuje ludzi, jak ten trener piłki nożnej w okręgówce, któremu by zależało na tym, żeby ten klub no, zamknąć, w którym jest trenerem, wysupuje tych, co potykają się własne nogi, nie potrafią, tutaj jakiś kulawy, za przeproszeniem, ten z urazem kręgosłupa, i on z tego robi jedenastkę, i mówi, to jest mój dream team. No i dlatego pani Gajewska może rzeczywiście zostać tą szefową struktur, chociaż kiedyś była bliżej pana Rafałka Trzaskowskiego, zdaje się, tak chodziła tam koło niego bardzo, tam się ocierała nawet na jakichś briefingach i tak dalej, a potem mówiło się, że przeszła na stronę pana Tuska. Czyli tam jakaś że byłaby przechodnia, nie mówiąc, nie kojarząc no, tak, złym, oczywiście. No, ale to tam się przechodzi tylko w jedną stronę. Nie sądzę, żeby teraz miała przejść z powrotem na stronę pana Rafała. Po prostu tu się poocierała. Pan Rafał myślał, no tak, to przynajmniej jest mój człowiek w partii, a teraz będzie jego szefową, no bo przecież w strukturach warszawskich właśnie jest pan Rafał Trzaskowski, a ona będzie szefową pana Rafała. No ja bym bardzo chciał poznać te konkrety, bo one mi wyglądają na konkrety ogólne, jak mawiał był pan Lech Wałęsa, bo tam żadnych konkretów nie ma. Na przykład w komisji wizowej to oni właściwie potwierdzili, że wszystko jest inaczej niż myśleli, niż były na początku te zarzuty, ale uwaga, bo to jest ogólna zasada, wręcz aksjomatyczna, że to w ogóle nie przeszkadza pisaniu raportu. Bo raport był wcześniej. Ale nieważne, co gadają. I no, ja wiem. Była taka znakomita scena w serialu Alo, Alo, gdzie René Artois miał być szefem takiej lokalnej kolaboranckiej gazetki. On tam nie był przekonany, czy powinien być, i tam miał jakieś wątpliwości, i na to porucznik Gruber, państwo pamiętają ten, taki pan z
charakterystyczny, stwierdził René: zapamiętaj sobie raz na zawsze, żeby fakty nie przeszkodziły ci w pisaniu. To samo jest z tym raportem. Rozumiem. Napisanie jest najważniejsze, fakty są bez znaczenia. Tak. Dokładnie tak. Podobnie rzecz się ma w sprawie pana Tuska i jego opinii dotyczących zapory na granicy białoruskiej. Może przypomnijmy. Jak ja słyszę pana premiera Glińskiego, który jedyny pomysł, jaki mają w tej chwili na ten, na tą sytuację na granicy, to jest wypowiadanie znowu tych słów, które są właśnie kompromitujące, że Polska obroni się, tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. Dzisiaj pojawił się, czy konkretnie w poniedziałek, pomysł budowy muru. Ja mówię o tym bardzo wprost. Oni nie chcą zbudować żadnego muru. Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie. Ja mówię o tym bardzo wprost. Oni nie chcą zbudować żadnego muru. Jakby chcieli, to by to zaczęli robić. No właśnie, tu oczywiście obejrzeliśmy kilku Donaldów Tusków, ale to jest tak naprawdę jeden, ten najbardziej prawdomówny z polskich polityków. On się składa z iluś części? Tusk? To może pan Józef Aciuk tu maczał ręce, bo on o tym światowidzie, a to wiadomo, ileś tych twarzy. Cztery twarze, no. Tak, no tam, a to pan Józef Aciuk to się modli do kamieni właśnie i do duchów może z gór. Pan Tusk jest z kamienia. Ale dlaczego o tym przypominamy? Ponieważ pan Tusk równie, równie prawdziwie, jak opowiada o swoim stosunku do Rosji, opowiada w tej chwili o stosunku do zapory. To mają być pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I teraz nawet doszedł do tego, że już nigdy nie mówił, że zapora nie powstanie. Nie, prawda? W kolejnych wywiadach to się pojawia, wczoraj bodajże znowu o tym powiedział, zresztą tutaj daliśmy jeden z cytatów, że nigdy nie mówił, że nie powstanie, chociaż mówił, że nie powstanie, prawda? I teraz zastanawiam się, czy w przyszłym tygodniu będzie mówił, ja nigdy nie mówiłem, że nie mówiłem, że zapora nie powstanie, no bo przecież internety nie płoną, jak to się mówi, prawda? Ale... PiS internetu nie zlikwidował, choć pani Maja Staszewska autentycznie się bała, że PiS zamknie internet. No ale internet jest otwarty w dalszym ciągu, na razie jeszcze, pomijam likwidację archiwów TVP z wszelkich możliwych mało korzystnych wypowiedzi, na przykład pana Tuska, no ale zostały ślady tych wypowiedzi niestety. No ale może tu chodzi o semantykę. Czyli pan Tusk może ma zupełnie inną koncepcję znaczenia słowa nigdy. Aha. Może, że nigdy to nie znaczy... To nigdy nie znaczy nigdy. No. A mówi się nawet przecież. Właśnie, nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy. Dlaczego? Bo nigdy, nigdy nie znaczy nigdy. Oczywiście. Doskonałe. A widzisz. Taki sprytny jest. Bardzo. Jak nigdy. Jak nigdy. Jak nigdy. To naprawdę trzeba to podziwiać po prostu. Podziwiamy, absolutnie podziwiamy i też chyba podziwia, oczywiście kiedy się nie naśmiewa. Ostrzegamy, panie Pawle Zalewski, to był ostatni raz dzisiaj, że pokażę, jak pan się śmieje z pana Tuska, a w nagrodę, tak, na zachętę, pokażemy pana jeszcze raz. Czy naprawdę trzeba zmienić akurat ambasadora NATO przed szczytem NATO, przed lipcowym szczytem w Waszyngtonie? No to akurat ja mogę to powiedzieć, że można zmienić i stanie się to w moim przekonaniu z korzyścią dla polskiej polityki. Chociaż, że Tomasz Szatkowski jest ambasadorem? Chociaż i teraz na temat współpracy mojej z panem ambasadorem Szatkowskim oceniam ją dobrze, natomiast minister spraw zagranicznych, który jest zwierzchnikiem ambasadora, takim funkcjonalnym zwierzchnikiem ambasadora każdego, także tego w NATO, ma prawo oczekiwać pracy i takiego zaufania wobec osoby, która tę pracę wykonuje, że ma prawo zmienić. To naturalnie, że każdy ma prawo pracować z ludźmi, z którymi chce, choć oczywiście są też inne drobiazgi, takie jak konstytucja, która przyznaje prawo powoływania ambasadorów prezydentowi, a nie ministrowi spraw zagranicznych. Pan Mazurek to sobie bardzo mocno grabi, bardzo. Mi się wydaje, że już nigdy nikt z Platformy nie pojawi się na jego urodzinach i to nie będzie chciał, znaczy będzie się bał, że po prostu samo złożenie życzeń nawet. Nie powinien już przychodzić nawet chyba do tego studia, bo to się rzeczywiście dla nich źle kończy, bo redaktor Mazurek, w odróżnieniu od wielu redaktorów radiowych, w Radiu Z na przykład tacy bywają, czy już nie wspomnę obecnie o polskim radiu, no to wiadomo, kto tam poszedł i z jakich stacji, że oni nawet jak są przygotowani, to tego nie uzewnętrzniają w czasie wywiadu po prostu. A Mazurek się przygotowuje i jeszcze, wiesz, mu mało, że się przygotował, to jeszcze to mówi, czyli to jakby to, co myśli, to mówi. I to jest bardzo niedobrze w przypadku rozmów z politykami tego typu. A szczególnie z politykami rządzącymi. Tak.
No bo przecież to jest naruszenie, no nie wiem, no Nietykalności intelektualnej. Tabu. No właśnie, bo nie wolno niczego obnażać. Nie wolno. Bo to jest wspólne dobro nas wszystkich. Przepraszam bardzo, jeśli polityk, no przypadkiem okaże się głąbem, to nie wolno tego eksponować, bo to osłabia pozycję Polski na świecie, że wszyscy, o, okazało się, że jest głąbem. Nie, tak. To trzeba ukryć. No tym, co to jest za sensacja w tym rządzie z drugiej strony, prawda? Gdyby się okazało, że nie jest głąbem, a to bach, to wtedy może i nawet CNN się na ten temat zająknie. Dlaczego? Ja podejrzewam, że to w praktyce wyglądało tak, że pan Sikorski obiecał tę fuchę panu Jackowi Najderowi, w ogóle nie konsultując z prezydentem, nie myśląc o tym. Mówi, słuchaj tego Szatkowskiego, zaraz wywalę, będziesz tam, bo pan Najder już przecież tam był w tych strukturach. To się załatwi po prostu. A teraz mu przypomniano, że no ale chłopie, to nie ty. Nie jesteś prezydentem, prezydentem jest Trzaskowski. Prezydentem jest Trzaskowski, to nie ty, przecież ty nie startowałeś. Sikorski, ale może być w szoku Sikorski. Ale on nie poszedł do Trzaskowskiego w tej sprawie w ogóle? Nie, bo on myśli, że chyba, że sam jest prezydentem. Aha. Tam jest kilku prezydentów. Tusk w każdej chwili, gdyby chciał, to by został. No tak. Pani Kidawa, prezydent z Ursusa. Pan Sikorski tylko dlatego nie jest, no, że się nie zorientował, że były prawybory, ale zorientował się, że to będzie ustawa. Sikorski to podwójnie, bo jeszcze żonę ma, która jest prezydentką wręcz. No właśnie, no niestety. I wciąż na drodze tym światłym ludziom staje ta, nie chcę się wyrażać, konstytucja, która wyraźnie mówi, że mianuje i odwołuje przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych prezydent, a konkretnie w tej chwili Andrzej Duda. Chociaż oczywiście prawda jest taka, że wygrał pan Rafał Trzaskowski. To się wytarło w którymś egzemplarzu i tak nie zostanie. Nie zostanie. No w sumie. A my zostaniemy na chwilę bez państwa. Tak jest. Przypomnijcie sobie wasze powiązania z Markiem Falantą, ulubionym kongresmerem, Putina Daną Robarherem. Tak. Przypomnijcie sobie wasze powiązania z Markiem Falantą, ulubionym kongresmerem, Putina Daną Robarherem. Tak. Dobry wieczór. Musiałem tak trochę się powstrzymać, żeby wytrzymać. Bo tak, zasada jest, żeby nie podsuwać takim posłom jak pani Pępek takich trudnych nazwisk, bo potem są z tego jaja, tylko okazało się, że ona sama sobie podsunęła i zrobiła z tego z Dejny Rohrabackera, no tam jakiś rabarbar czy coś takiego, a pan Falenta jej się chyba z falangą pomielił, chociaż nie wiem, może jeszcze z czymś. No zasada jest prosta, no tam właściwie może nie wiem 10% jest w stanie wymówić jakieś nazwiska prawidłowo, więc zasada bezpieczeństwa, nie wstawiajcie sobie najwyżej tam, że o ten tam, a jak ktoś chce sobie znaleźć nazwisko, to to sobie znajdzie, no bo potem niepotrzebnie majestat Sejmu upada na twarz i są tu biedni, musimy to jeszcze komentować. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki i Krzysztof Fezet. Dobry wieczór państwu raz jeszcze. Ja jestem powalony absolutnie. Mówię ja, w życiu tak nie powiedział o pani Pępek, absolutnie również. Powtórzę i chyba trzeci raz użyję słowa absolutnie, bo to jest coś nowego jednak w polskim parlamentaryzmie. Ja przypominam sobie takie przemówienie pani posłanki Ewy Kołodziej, kiedy ona nie myliła się wtedy, ale wymyśliła sobie, że mając minutę czasu, wygłosi półtoraminutowy list otwarty do pana Fransa Timmermansa. Był taki wielki przyjaciel pana Tuska oczywiście, bo nie Polaków raczej. I że wygłosi go po holendersku. I to brzmiało naprawdę świetnie, tylko nikt niczego nie zrozumiał. Pan Franz pewnie też raczej nie, bo ten holenderski może nie był takich najwyższych lotów, bo pani Kołodziej nie zdążyła tego przetłumaczyć, bo to mówię, no miała minutę czasu, półtorej to trwało, zanim się zorientowała, że już... zdążyła przetłumaczyć z kołodziejowego na polski? Nie, 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 z holenderskiego na polski. Kołodziejowy? Nie, przepraszam, z holenderskiego na kołodziejowy. Na kołodziejowy. No, no, generalnie potrzebowa 40 minut prawdopodobnie, żeby to się, żeby się zmieścić w czasie, ale tam były podobne brzmienia. Tutaj ja nie jestem pewien, Staszku, czy ty dobrze wymawiasz tego kongresmera, bo ty mówisz chyba o kongresmenie, prawda? No, a pani Pępek, no, no i tu jest, i stąd jest nieporozumienie. Kongresmer ona, może być, tak? No jest, i nawet nie, że może, tylko po prostu jest, tak jak jest pani Pępek w polskim
parlamentaryzmie. Tak też jest kongresmer. No kongresmer, ja ci od razu wytłumaczę. Kongresmer to jest jakby ktoś, kto jednocześnie łączy funkcję kongresmena z merem. A myślałem, że z klezmerem. Nie, z merem, a, z merem. Są merowie we Francji, prawda? Czyli to jest taki francusko-amerykański troszkę senatoro, urzędnik. No to lepiej, żeby powiedział kongresmer, prawda? Więc taki kongresmer jak Dana Robarcher jest, musi być. No albo no bo chyba, że pani chciała powiedzieć meine Damen und meine Herren, ale to się łatwo mówi. No, z Daną Robarcherem kongresmerem. Czyli jest podobieństwo pewne do tego prawdziwego kongresmena, o którym mówisz, ale jednocześnie tamten nie jest kongresmerem. Prawda? A widzisz, bo dzisiaj było drugie tego typu, no nieprzyjemna sytuacja. Aha. Bo pan prezes, premier Kaczyński użył określenia organ promulgacyjny. I co, oni zaczęli się rozbierać? No i zaczął się dramat. Ojejku. Po prostu. Ojojojojoj. Bo to jest proste. Organ promulgacyjny to jest ten, który ma uprawnienie do ogłaszania tam w dzienniku oni ustaw. Oni usłyszeli organ i zaczęło się. Monitorze rządowym. To stąd taka postawa pana Jońskiego być może. Otóż usłyszał organ, zaczął się zachowywać jak organ. No właśnie. I jeszcze pani Felix, jak usłyszała organ promulgacyjny, no to po prostu od razu się jakiś dramat zrobił. Aha. Więc taka prośba, żeby, bo tam nazwiska trudne, to no, jak się nie zaznaczy, że to jest kongresmer. Tak, tak. To ktoś może myśleć, że ktoś... Tak, że to jest jakaś pomyłka. Natomiast tak, żeby nie używać takich określeń jak organ promulgacyjny, bo potem taka osoba ma stres może przez kilkanaście godzin. Może się nieprzyzwoicie też zrobić. No tak. Albo ludzie, może sobie pomyśleć, że to zupełnie co innego znaczy, chociaż nie znaczy. No. I wtedy będziemy mieli taką trwałą prokrastynację, gdy chodzi o podejmowanie decyzji w tej komisji. O! Obraziłem ich? Znaczy kongresmer powiedziałby, że nie. O. Znaczy tylko ten Dana... Robarcher. 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 Mnie by bardziej... Może ich jest kilku. W DDR-ze, czyli w NRD, były takie auta, takie półciężarówki, dostawczaki Robur się nazywały. Były, oczywiście. To jakby tu połączyć? Ale to nie były auto kongresmerów. Nie? Kongresmerowie chyba jeżdżą jeszcze czymś innym. Aha. Tak mi się wydaje. Elektryczniakami na pewno. No ale w takim razie, skoro dzisiaj już tyle pokazywaliśmy pana Pawła Zalewskiego, to też przez szacunek, no, że potrafił się zaśmiać, prawda, bardzo odważnie. No, będzie siedział na ten śmiech z pana Tuska, z jego prawdomówności. Ostatni śmiech Zalewskiego. Tak jest. No to właśnie to przed państwem. Mamy teraz wypowiedź pana Mikołaja Dorożały, wiceministra środowiska, mojego ulubionego wiceministra, który raczył był powiedzieć, że dzisiaj potrzeba, a mówił to 21 maja, dzisiaj potrzeba jasnej, przejrzystej metody robienia audytów w lasach. To znaczy, że pan Dorożała po pół roku bycia wiceministrem nie tylko nie ma audytu, ale nawet nie ma sposobu, jak go zrobić. Czym się pan Dorożała zajmował przez pół roku, oprócz pobierania pensji, tego jeszcze nie wie nikt, ale kiedyś na pewno będzie audyt i on nam powie to. Kiedy wy wreszcie zaczniecie pracować? Jeżeli chodzi o ministra Dorożałę, mam o nim bardzo wysokie zdanie. O. Jest człowiekiem, który jest działał na rzecz... wiceministrem klimatu i środowiska, działał na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Co pan mówi? Przecież on był trenerem fitness, a nie żadnym działaczem ekologicznym. Jedyna jego kompetencja jest taka, że jest z Gniezna, z którego to miasta jest również pani Henik-Kloska. No niestety, ale złapałem pana Mazurka. Niekoniecznie fitness. Jeśli już, to pilates, szanowny panie Robercie. Pilates, właśnie. Prawda? Bo trenerem fitness to każdy może być. A trenerem pilates to najpierw trzeba wiedzieć, co to jest pilates. Więc ja już państwu powiem, co to jest pilates. Bo ja się domyślałem, co to jest pilates, tylko myślałem, że chodzi o trochę inne rzeczy. A to z tymi rzeczami w ogóle nie ma nic wspólnego, jak się okazuje. To pilates to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Już tłumaczę, co to jest ćwiczenie izometryczne. To te, które... w których mięśnie mają pracować, ale się nie rozciągać. Bardzo się oblatałem z tym, dlatego też zostanę od jutra trenerem pilates, a potem to już tylko pod panią Henik-Kloskę, w sensie resortu oczywiście. To dobrze, że wyjaśniłeś, bo jak usłyszałem, że jogi, to przypomniał mi się jogi. Jerzy Dobrowolski, jogi babu. Jogi babu, no właśnie. I od razu tu się ale problem audyt robi. Audyt w lesie, to jest rzeczywiście sprawa dość trudna. Bardzo trudna, bo przecież trzeba pogadać ze zwierzętami.
z tymi tam z lisem to ja już na pewno nie będę gadał. Nożnymi, no, z lisem to już nigdy nie będę gadał. Nawet z lisami. O nie, to nie. Nie mówiąc o tych o wilczych oczach. No tak. Jeszcze z ptactwem. Jak to się robi w ogóle taki audyt w lesie? Jeszcze z ptactwem. Pierki się zbiera po prostu? Jagody, grzyby, czego tam jeszcze? No to po pierwsze trzeba się nauczyć języka tych zwierząt. No a niektórzy mają problemy z polskim, prawda? No i ile to czasu może zająć? To pan Dorożała teraz ćwiczy na przykład język porozumiewania się z lisem? No, to by było straszne. To nie jest proste. Gdzieś łapy wpakuje tam, wiesz. To no właśnie. Wiemy, jakie lisy są zresztą w tej chwili. Audyt w lesie to jest podstawa w ogóle. Bez audytu człowiek nie wchodzi ale do lasu. Audyt w lesie powinien robić pan Józef Aciu, który z on duchami jest z gór to jest... Człowiek z lasu? No, na szczęście nie, bo nie straszmy, nie straszmy dzieci i ludzi, bo przestaną do lasu chodzić. Wiem, że jakiś taki rusowski od Ruso. Nie, on z duchami gór jest za pan brat po prostu. Idzie do lasu i on tam gada z duchami gór, nawet jak jest, ma doła, to tym bardziej z duchem gór, prawda, sobie porozmawia, od razu jest na górze wtedy. Ja początkowo myślałem, że pan Józef Aciuk to jest nowe wcielenie Kaspara Hausera. Tego takiego, który się pojawił w Norymberdze, tam to był początek XIX wieku, nie wiadomo kto to był i tak dalej. Miały film na jego temat, a to jest chyba inaczej, wiesz, zgodnie z duchem. Nie. Nie, 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 to jest tak, że Hauser był starym wcieleniem Józefa Ciuka prawdopodobnie. Aha. W ten sposób to się odbywało. No tak, bo on już w tej celi tam, jak sprawdzali, kim on jest, to się nauczył mówić, tam pisać. No więc właśnie. Ale w Hauserze Józef Aciuk w takim razie. Tak, tak, tak. No ale teraz, póki jeszcze jest z nami w Polsce pani Joanna Scheuring-Wielgus, to postanowiliśmy przybliżyć państwu jej wielkie marzenie. Zbliża się czerwiec, czyli miesiąc dumy. Spodziewa się pani, że jakiekolwiek ministerstwo odważy się od początku czerwca, jeszcze przed kampanią, przed wyborami do Europarlamentu, wywiesić tęczową flagę? Marzyłam sobie kiedyś o takiej sytuacji, żeby na Sejmie u góry tam przy fladze biało-czerwonej w miesiącu dumy została wywieszona flaga tęczowa. Nie wiem, czy marszałek Hołownia ma na tyle odwagi, żeby coś takiego zrobić. Rozmawiała pani z marszałkiem nie, o tym? Nie rozmawiałam i myślę, że on na pewno tego nie zrobi. Po co o tym rozmawiać? Mówię, szkoda mojego czasu. Ale pani może wejść na teren Ministerstwa Kultury i tam próbować wywiesić tę flagę. Na razie to ja jestem na urlopie, bo jest kampania, więc nie mogę nic wywiesić, ale to jest dobry pomysł, panie redaktorze. Jakby to powiedzieć tak delikatnie, na Sejmie może wisieć tylko polska flaga, może być opuszczona do połowy masztu w razie żałoby, natomiast żadna inna, bo byłoby to wręcz przestępstwo przeciwko regulacjom ustawy o flagach. Nie przekonasz to w ten sposób. Przestępcą, wiesz, przez to, a wejście na mszę i zakłócanie mszy, to byłoby przestępstwo, gdybyśmy mieli prawdziwie wolne sądy, a nie takie, jakie ale mamy. Przecież jest tyle możliwości. Pani Scheuring mogłaby wejść na ten dach i sama. Może tam sobie na głowie tam ten kij za. Oczywiście. Za tam za ciuchy. Tak. Nie powiem, że za biustonosz, ale no powiem. Nie, no oczywiście, że tak. I no może to przecież chodzić, tak. Podtrzymuje. Albo najlepiej. Sama może wejść, jak pan Szymon Hołownia wpuści. Pan Hołownia był niedawno na tym dachu, pokazywał. O tu dach, tutaj za tę rurkę trzeba się złapać i tak dalej, i tak złapał dalej. Złapał się za tę rurkę? No, czy, no za tamtą się złapał, tak, tak, tak. To co bym tam powiedział, żeby się złapał, znaczy by się... By się omsknął po drabinie w dół zupełnie, to nie politycznej, tylko takiej prawdziwej drabinie, więc ona tam może wejść sobie teraz, pani Scheuring-Wielgus, może tam sobie nawet zatknąć coś, tylko dlaczego flaga, znaczy flagi to mają kraje, nawet Unia Europejska nie ma flagi, tylko ma coś na kształt, co przypomina flagę i jest no, symbolem Unii Europejskiej, notabene symbolem maryjnym, o czym Ciemurzewicze i cała reszta już dawno nie chcą pamiętać, bo po prostu się brzydzą symboli maryjnych, to przecież doskonale o tym wiemy. Ale takie tęczowe, ja bym wolał na przykład, dlaczego to ma być flaga, dlaczego jeśli to jest flaga, to dlaczego to pani Scheuring nie może tam na przykład, no nie wiem, jakieś części bielizny powiesić w takich kolorach, prawda, to by się bardziej kojarzyło, no bo flagę to każdy może. Ale myślisz desu na przykład? Na przykład. To byłby też symbol tego, co dla działaczy, powtarzam, dla działaczy, nie dla ludzi orientacji homoseksualnej, tylko dla działaczy tych takich ulicznych, z których część w ogóle nigdy w życiu nie była żadnym LGBT i nigdy nie będzie, i pokryją mu jeszcze, pokazuje palcami, że patrzcie na nich, w ogóle my na nich kasę robimy w ogóle i tak dalej, to żeby tych działaczy jakoś reprezentować, to ja bym po prostu powiesił normalnie tęczowe gacie, oczywiście nie na Sejmie, tylko właśnie tutaj, żeby ona tu chodziła z tymi gaciami sobie tak nad głową, by to tak falowało, wszystko fajnie. Ja bym tak proponował, no tu pani Scheuring mówi o tej dumie, miesiąc dumy, ale w Polsce... Ja się bałem, że ja źle usłyszałem, wiesz? Ale w Polsce
Bardzo się bali. Oni tak wstydzą. Myślałem, że chodzi o duszę. Ja też. No. Oni tak trochę się wstydzą tego określenia, bo tu wszystko jest parada równości, a nie, że to jest tam gay czy pride. No bo tak to na świecie funkcjonuje, więc czegoś tu się wstydzą. I tak sobie pomyślałem, bo oni jak robią te parady, no to tam ten asfalt nie pozwala się tarzać na przykład, no bo obtarcia mogą być i tak dalej. No tak. Uszyć taką dużą, nie wiem jak to nazwać, no taki kawał płachtę materiału. Jakąś taką, tak? Tak, taką płachtę, tak jak sektorówki kibice no tak. Szyją na mecze. Przy czym tęczowych nie uszyją moim zdaniem nigdy. Nie? Raczej nie. A kibice nie, oczywiście. Kibice nie, tak. Kibice nie. I wtedy by rozłożyli sobie i mogliby się tam tarzać. Ale co, oni by się rozłożyli, czy że to by rozłożyli no, najpierw płachtę, potem oni? I oni, tak. I rozkład ogólnie. I rozkład. Fajnie. Mi się to podoba. To jest to. I pani Szojing powiedziała, dziękuję za pomysł. No. No i kolejny. I co, a co pani robi w ogóle? Jak wszystkie pomysły trzeba pani podrzucać. Najlepsze po prostu. A pani się obija w tym i teraz pani do Brukseli chce jechać. Z tą flagą? No mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. A tatuaż mogłaby jeszcze sobie zrobić. Na czole? No choćby na czole. Z imionami psów. Żeby nie zapomnieć. O. Żeby o nich nie zapomnieć. Ja myślałem, że te kolorki tam. No albo kolorki. No cóż. Teraz państwa być może zaskoczymy, ponieważ pokażemy Don Juana de Jajeczniczkę, ale bez pani Darusi. Jakoś czekam na ten pozew od Bobasa, nie nadchodzi, ale za to zadzwonił sympatyczny podoficer z Komendy Miejskiej Policji i zaprosił na rozmowę. Znam ten budynek, nie pierwszy raz tutaj jestem w charakterze świadka przesłuchiwany. Policjanci to są porządni ludzie, w przeciwieństwie do nadzorującego ich Kierwińskiego. Tamten, wiecie co o nim. Myślę, nie będę powtarzał, ponieważ jest przed godziną 22 i dzieci jeszcze mogą ten filmik obejrzeć. Do zobaczenia, zdam relację. Ale nie zdał. Znaczy nie mówię, że egzaminu, ale nie zdał relacji, czyli albo tam został dociśnięty, albo pan Bobas osobiście tam coś polewał, no bo pan Protasiewicz przecież też nie za kołnierz tego Bobasa by nie wyrzucił chyba, no to aż się nie godzi. Nie było pani Darusi, natomiast w ostatnich tweetach, tak w telegraficznym skrócie, pojawiła się pani Agusia, która handluje jajami. Oho. I no coraz mniej jest o pani Darusi, pojawiają się właśnie wpisy o pani Agusi i zastanawiam się, czy to dlatego właśnie pan Jacek Protasiewicz tak często robi jajeczniczki. No bo wiesz, tu Darusia, tu Agusia, a po środku jajeczniczka. Pani Dario, to niebezpieczna sygnał jest, proszę się. Zwłaszcza, że jak kobieta się zna na jajkach, no to może być rzeczywiście konkurencją proszę, dla pani Darii. Proszę się temu przyjrzeć bliżej. No ja powiem tylko panu Jackowi, że to ma szczęście, że pan Bobas już tak bezpośrednio, bo on by nie wyszedł z tego komisariatu, a no, tak to jeszcze wyszedł. Na pewno nie na własnych nogach, to prawda, ale zabawa by była pewnie przednia. No, a musiał coś odkręcać, jak wyszedł? Narrację będzie chyba musiał w końcu odkręcać, jeśli kiedykolwiek będzie chciał jeszcze wrócić do polityki. No ale my mamy swoje rzeczy do odkręcania. Co zrobić z nakrętką oderwaną od butelki? Ministerstwo o zmianie od 1 lipca. Przed wyrzuceniem do kosza, do żółtego pojemnika, butelkę należy przede wszystkim zgnieść, a przypadkowo oderwaną zakrętkę zakręcić na pustej butelce. Linie recyklingu butelek PET są przygotowane do jej dalszej obróbki, tłumaczy nam resort klimatu. Strona rządowa dodaje, że nieprzymocowana zakrętka może w sortowni trafić do frakcji drobnych, a to spowoduje utratę materiału nadającego się do recyklingu. A to z kolei grozi wybuchem III wojny światowej moim zdaniem i Unia właśnie dobrze się za to wzięła, bo jakby tak jeszcze trochę tych nakrętek byśmy zgubili, no to już koniec, to po prostu tu są i Ruscy, i Chińczycy, i ktoś wszystkie też. Foki, ryby zatkane zakrętkami. Tak, no niestety. Łowisz tam, nie wiem, że to troszkę makrele. Jest trochę tak jak z innymi dekretami Unii Europejskiej, że to miałoby takie być dobre, a wszystkich denerwuje, wszyscy uważają, że to jednak nie jest zbyt mądre, przede wszystkim nie jest wygodne. To jest taki a la Zielony Ład, prawda? W takiej mikro pigułeczce. Ale tu niech się cieszą, że to nie są Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych są ogromne odszkodowania za kubek tam gorąca kawa się wylała, coś.
zakrętka, uszkodzenie, miliony do płacenia i koniec projektu. No to o to chodzi, żeby z tego mieć kasę. Myśmy zapytali warszawiaków, co sądzą o tych zakręteczkach. Raczej mi to nie przeszkadza, tak? Jak w domu jestem, to piję w szklance, a na zewnątrz no to po prostu albo sobie oderwę, albo nawet nie zwracam na to uwagi. Ja to obcinam, ponieważ mi się kiedyś pokaleczyła, wie pan, to jest w ogóle, ja nie wiem, kto to wymyślił. Nie obrywam i myślę, że to jest dobry sposób właśnie na pomoc w środowisku. Tak, przeszkadzają. Uważam, no niewygodne. Z butelką mają zostać? O nie, to ja to odkręcam jednak. Obrywam. Obrywam. Przekonuję się do niego, jest okej. Okay. Przeszkadzają mi, ale trudno, jeżeli producenci nie mają innego wyjścia, no to niech sobie będą, no. Czytałem to, wie pan, uzasadnienie i mi się to uzasadnienie podobało, jest to sensowne. Natomiast, że to jest mniej wygodne dla mnie, to jest druga sprawa. No ale to wie pan, nie robię codziennie, odkręcam 5 butelek, to jedna na tydzień to żaden kłopot. Wytrzymuję. Najfajniej by było jednak mieć taką butelkę wielokrotnego użytku. Wtedy nie trzeba się martwić o korek. Ja uważam, że najfajniej to by było mieć butelkę, która się w ogóle nie odkręca. To jest taka butelka, prawda? Zresztą panu Protasiewiczowi, panu Bobasowi, panu Sienkiewiczowi takie butelki by się chyba najbardziej przydały. Trwała zakrętka do picia zachętka. Brawo, świetnie. Dobranoc. Ja też dobranoc państwu życzę.